tegoroczna kampania cukrownicza przyniesie 760 tysięcy ton cukru. Nasze plantacje buraczane dostarczyły w tym roku olbrzymich ilości surowca. Urodzaj przekroczył wszelkie oczekiwania. W majątku państwowym Kobylniki po raz pierwszy zastosowano mechaniczną kopaczkę krajowej konstrukcji. Przed wojną spożycie cukru w Polsce wynosiło 11 kg rocznie na osobę. W tym roku spożycie wynosi już 15 kg. W roku 1950 na każdego z nas wypadnie po 20 kg, a jeszcze przeszło 250 tysięcy ton pozostanie na eksport. Cukrownia w Kruszwicy pracuje na 3 zmiany, dniem i nocą. Będziemy mieli pod dostatkiem kryształu i kostek, karmelków i cukierków. A za cukier eksportowy otrzymamy z zagranicy maszyny i obrabiarki dla przemysłu i rolnictwa.